Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry państwu, Dariusz Woźniak. Witam państwa w kolejnym odcinku magazynu z zakółka. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o wymiernych korzyściach płynących z montażu instalacji gazowych, gazowej w samochodzie. Oczywiście znaczące oszczędności podczas eksploatacji pojazdu. W dzisiejszym odcinku również oszczędności, może zdecydowanie mniejsze, ale w dłuższej perspektywie również przynoszące korzyści. Także dzisiejszy odcinek poświęcam światłom do jazdy dziennej zapraszam. Światła do jazdy dziennej zyskały swoją popularność wraz z wprowadzeniem przepisu obowiązkowej jazdy na światłach mijania przez całą dobę. Korzyści jakie wynikają z zastosowania, z zastosowania tych świateł to jest zmniejszenie zapotrzebowania energii naszej instalacji i co za tym idzie? Za tym idzie oczywiście pewna oszczędność. Bo każdy Wat, gdy nasza, nasz samochód potrzebuje prądu, pra, wraz z tym idzie również obciążenie alternatora, a automatycznie wraz z tym idzie zużycie paliwa. Może to nie są jakieś wielkie wielkości, bo obliczenia, jakie naukowcy wyliczyli, jest to około 01 litra na 100 km oszczędności. I oczywiście taką wartość możemy równie dobrze osiągnąć zmieniając styl styl swojej jazdy, swojej jazdy, ale łącząc zmianę stylu naszej jazdy wraz z używaniem takich świateł, zaczynają po pewnym czasie być wymierne korzyści. Może zanim przejdę jeszcze czym się kierować przy zakupie takich świateł, troszeczkę matematyki. przeciętne światła do jazdy dziennej potrzebują mają moc około od 4 do zazwyczaj 8W sztuka, czyli razy 2 mamy około powiedzmy 10W. Podczas gdy jeździmy normalnie na światłach mijania przeciętna żarówka H4 155W, razy 2 mamy już 110W, tylne światła pozycyjne 2 razy po 5W, czyli mamy już 120 W podświetlenie tablicy rejestracyjnej, 2 razy 5W. 130 W, jak dobrze liczę, łącznie jazda na światłach mijania dla porównania 10 W światła drogowe w technologii akurat LED. Także sami Państwo widzą, że różnice w poborze prądu przez światła tradycyjne i światła do jazdy dziennej są kolosalne. I tak jak Państwu mówiłem, to się przekłada w dłuższym czasie na zużycie paliwa przez nasz pojazd. Czym się kierować przy wyborze świateł? Oczywiście konstrukcją samego naszego samochodu, przodu, prawda? Czy z, z, musimy już mniej więcej wiedzieć, gdzie to musi być umiejscowione? E, czyli kształt mogą być podłużne, mogą być okrągłe, e, mogą być przystosowane do danej marki, bo są, są gotowe zestawy, e, które możemy w, w, zamontować w fabryczne otwory w zderzaku. Wszystko zależy od naszego oczywiście również i budżetu. Eee, ja tutaj mam samochód do dyspozycji z zamontowanymi uniwersalnymi takimi światłami. Montaż tych świateł e, nie jest rzeczą przypadkową. W e, miejscach, gdzie te światła powinny się zna znajdować, e, mówią przypisy. E, odległości, e, od razu powiem Państwu, od ziemi do lampy jest to minimum 25 cm, maksimum 150 cm. E, odległość od Boku pojazdu do lampy jest to maksimum 40 cm, i odstęp między lampami jest to minimum 60 cm. Także, gdy zastosujemy te, te wymiary podczas montażu, nie będzie kłopotu z badaniem technicznym, z kontrolami policji. Ale tak jak. Wstępnie mówiłem, czym się kierować przy wyborze. Podstawowa rzecz jest to homologacja. Jeżeli światła mają homologację i tylko takie e, należy wybierać, homologacja europejska ze znaczkiem E, następnie numer homologacji jest taka homologacja zawsze jest również wybita na samej lampie, jak również producent taką homologację powinien dostarczyć nam razem z produktem. Taką homologację też posiada, posiadają te lampy, jak również ten dokument, o którym mówiłem. Sam montaż nie jest jakąś bardzo trudną rzeczą, jeżeli ktoś posiada zdolności manualne i czuje się na siłach, może z powodzeniem wykonać taką czynność sam, a jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, zawsze należy skorzystać z pomocy fachowców. W każdym razie, prawidłowo zamontowane światła zgodnie z instrukcją producenta. E, powinny uruchamiać się w momencie uruchomienia silnika, automatycznie wyłączać się, e, gdy włączymy światła pozycyjne bądź mijania. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś podejmuje się montażu e, tych świateł do dziennej, jedna rada: e, robimy to zgodnie z instrukcją producenta. E, zazwyczaj te instrukcje dość czytelnie są. Yy, przedstawione. Yy, jak to przy prądzie, wszystkie połączenia muszą być pewne, nie może nic być luźnego. Wszelkie, wszelki nadmiar przewodów, które nam zostają, spinamy yy, opaskami zaciskowymi, i wtedy na pewno będzie to działało tak, jak powinno. I szanowni Państwo, najważniejsza uwaga. No światła do jazdy dziennej, prawda? Jak sama nazwa wskazuje, służą do, służą do jazdy w dzień. E, ale to nie, nie do końca znaczy, że od świtu do, do zmroku, jak kalendarz e, mówi, od wschodu do zachodu słońca. E, jeżeli jest deszcz, jest mgła, są e, warunki e, atmosferyczne utrudniające widoczność, absolutnie e, należy włączyć e, e, światła mijania. Proszę pamiętać, że w momencie, gdy działają światła do jazdy dziennej, z tyłu w tylnej części auta nie świecą się żadne żarówki. Nie, czyli jesteśmy troszeczkę mniej widoczni dla jadących z tyłu w momencie, kiedy jest mgła, czy taka pogoda jak właśnie dzisiaj. Także proszę pamiętać, świateł dziennych używamy do jazdy w normalnej przejrzystości powietrza. Jeszcze nie wspomniałem Państwu o jednej korzyści wynikającej z zamontowania świateł do jazdy dziennej. Otóż dużo mniej wymieniamy żarówek do świateł mijania, świateł drogowych, świateł pozycyjnych, tylnych. Z tego tytułu również mamy oszczędności. Proszę pamiętać, że żarówka zwykła H4 kosztuje około 10, 10 zł. Gorzej, gdy ktoś, ktoś posiada samochód ze światłami ksenonowymi, taka żarówka może kosztować nawet 150 zł i więcej. Dlatego, wymiana jednej takiej żarówki w samochodzie to w zasadzie jest koszt już homologowanych świateł drogowych. Także zachęcam do stosowania. Szanowni Państwo, nie powiedziałem o najważniejszej zalecie takich świateł. Nigdy nie zapomnijmy ich włączyć. Gdyż tak jak wcześniej mówiłem zapalają się automatycznie. A teraz kilka filmików znalezionych w sieci. Zapraszam. Już już czas zjebuję T13, no tak się dzieje. No pięknie. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.